Jesteśmy przed kolejnym pałacem. Znajduje się tu... Chyba to była sadzawka nitowana. Albo fontanna. Tu jest nasz pałac. W totalnej ruinie. Dachu brak. Większość rzeczy zapadła się do środka. Pozostałości wejścia. Zostały filary 4. Tylko czekać, aż wylądują kogoś w ogródku. I też są pewnice. Zostawimy sobie je jak zwykle na koniec. Fragment parkietu. Drewnianego. Wygląda, choćby miał zaraz spaść nam na łeb. Kolejne pomieszczenie. Nawet do pewnic nie wejdziemy też chyba całkiem. Ta jest zawalona. I kolejne śmieci. Na stalowych spornych kątownikach czyni się jedna ściana. Tu też nic z pewnic nie zobaczymy. Miejsce na licznik. Tabelka. Jeszcze kilka dni i zleci. Próbujemy zaraz wejść wyżej. A to tylko, żeby zobaczyć chyba korytarz.
może jeszcze, jakby ktoś miał naprawdę dużo pieniędzy, odratowałby ten pałac. Ale naprawdę duże pieniądze. Oj, nam się przechodziło chyba drugim przejściem. Albo jako tylko przez te drzwi. No to korytarz się kończy. A tam jeszcze dalej jest. Ładnie zaskrzywiony sufit. Wygląda teraz jak w gotyckim zamku. Schody przysypane dachem. Drewniane. Tu raczej. To wygląda. Nie ma co ryzykować. Chodząc dalej. Wracamy. Teraz zobaczymy piwnicę. Schodów brak. Mała pewniczka i jeszcze mniejsza. O, pod schodami. Czy schodziło to w dół jeszcze bardziej? Butelki wyglądają jak po jakimś lepszym winie. Tu została etykieta. Szkoda.
I zawalony. Za długo prawdopodobnie tu nie zobaczymy. Możemy spojrzeć, jak to wygląda z tej strony. Ktoś tu odliczał dni. Trochę ich tu spędził. I zaczyna się to, czego nie było w zimowym urbeksie. Komary. Całe mnóstwo komarów latających. Będą nam znowu uprzykrzać życie. Piwnica jest przedzielona na pół. Tam widać dalszą część. Ciekawe, czy tam dojdziemy jakoś. Jak w zamku. Sama cegła. I walające się butelki. Tu jeszcze większy śmietnik. Jak może chcieć się komuś nieść taki kawał te śmieci i je wyrzucić w zamku, w pałacu. Ciekawe, co to było. Kilka warstw. Cegła, deski, cegły i znowu deski. Taka gruba była to podłoga. Zobaczymy teraz z tej strony. Zobaczymy ten zamek, pałac od tyłu. Zobaczymy, czy tam się tak wejdzie z drugiej strony. I pomieszczenia też zawalone. To prawdopodobnie jedynie korytarz pozostał. Jak zwykle tabliczka. Chyba znaleźliśmy wejście. Śmieci. Jeszcze raz śmieci.
resztki rur. Pozostałe drzwi. Dziura, przez którą zajrzeliśmy. Ostatnie pomieszczenie. Niby pałac ma właściciela. Jedną tabliczkę widziałem. Ale tu nic nie jest zrobione. Wychodzimy takim dziwnym wejściem. Wyjściem. Do następnego.